Cześć, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest... Maciej Wilewski, cześć, witam wszystkich. I pogadamy sobie o zawodzie aktora i o tym, co się dzieje z zawodem aktora w czasie pandemii. I moje pierwsze pytanie będzie oczywiście o szkołę teatralną. Tak. Bo już wiem z swojej strony internetowej, że zdawałeś na niej 6 razy? Tak, znaczy zdawałem więcej, ale zajęło mi to 6 lat, bo zdawałem też do Krakowa, tam mi powiedzieli, że jestem za gruby. Do Warszawy nie próbowałem, bo tam przystojni, wysocy faceci zdawali tylko, więc... Ale zdawałem więcej razy, ale 6 lat mi to zajęło. W końcu Jan Machulski stwierdził, że mnie przyjmie. Ale to już był limit wieku, bo ja miałem 26 lat i wtedy nawet na drugim etapie powiedzieli, że jestem za stary. Ja mówię, dzień moich urodzin, 16 czerwiec, powiedzieli, że jestem, że już skończyłem, przekroczyłem. Ja mówię, przepraszam, urodziłem się o 17, a mamy 13, więc mi puścili. I być może to zadecydowało o przyjęciu wtedy do szkoły. Skończyłeś łódzką filmówkę, no i, że tak powiem, później zaczęła się twoja przygoda serialowa, 11 lat. No, kawał, szmat czasu. 11 lat w plebanii jako osa. Ale o plebanii nie będziemy rozmawiać o tym serialu, nas będziemy rozmawiać o Ładce, która do ciebie przylgnęła później. No i tak. I też filmu, który zrobiłeś, żeby się od tego, od tej osy uwolnić, od tego osy uwolnić. Tak, tak naprawdę. Tak. No właśnie, ten film nigdzie nie był publikowany. Ja w 2012, kiedy odchodziłem z serialu, postanowiłem się jakoś godnie pożegnać się z tą moją postacią, która została gdzieś stworzona przeze mnie, bo na początku to miało być 2 dni zdjęciowe i nie było planów. Naprawdę, i to gdzieś tam wypracowałem, że jak grając tego ochroniarza, było 2 ochroniarzy i kolega, który grał takiego Rambo twardziela. Ja mówię, no kurde, 2 Rambo to już bez sensu, więc grałem pierdołę, więc na dzień dobry tam jakieś bułką się umazałem, masłem tu się zaciąłem i tak to ta postać się gdzieś tworzyła. No i po tych latach grania postanowiłem się pożegnać i zrobiłem film o aktorze. Nawet Ilona Łebkowska tam zagrała scenę. Zaprosiłem ją, pokazałem jedną scenę nakręconą. I na początku była to jedna scena, którą rzuciłem w żartach na Facebooka i ludzie zareagowali fajnie, więc nakręciłem film, który sam zmontowałem. Ambicją moją było, żeby zrobić wszystko samemu. Aha. Nie jest to idealny montaż, bo ja się wtedy uczyłem montażu, dźwięku i tak dalej. Ale no, nakręciłem film, nazywa się Protekcja. W Łodzi w kinie Charlie był grany, w Warszawie była premiera, nie ujrzał na szerszym forum światła. Chciałem go wysłać na jakiś festiwal, ale okazało się, amatorski, okazało się, że nie chcą mnie przyjąć, bo twierdzili, że jestem zawodowcem. Ja mówię, że ja skończyłem wydział aktorski, a nie reżyserski, ale nie chcieli go przyjąć, ale zbieram się, słuchajcie, do tego, żeby go wrzucić do sieci niedługo. Zajmujesz się też stand-upem. Tak, tak. To jest moja... Jak się zaczęła twoja przygoda ze stand-upem? No to zaczęło się tak, że ja, ponieważ gram tam mój monodram, abonent czasowo dostępny, znaczy nie mój tekst, i brakowało mi czegoś innego, więc zadzwoniłem do mojego przyjaciela, który pisze teksty, mówię, słuchaj, napisz mi monodram, on mówi, może stand-up. To było chyba 3 lata temu, czy 4? 3. I ja mówię, stary, ja w ogóle nie wiem, co to jest stand-up, nie wiedziałem w ogóle. On mówi, no to sobie obejrzyj. Zacząłem oglądać polskich stand-uperów, no mówię, no okej, okay, fajnie, śmiesznie, ale trochę mnie to nie przekonało. I on wtedy mnie zaprosił, pokazał mi Louisa C.K., genialnego po prostu stand-upera. I się zakochałem w tym, mówię, dobra, to ja to chcę. I wtedy chodziłem z dyktafonem, cały czas miałem dyktafon przy sobie i tak nagrywałem, jak leci. No i w ten sposób powstał mój pierwszy program, Ja, czyli On. Z którym jeżdżę po Polsce, zdejmę, gorąco. Gorąco, tak, u nas jest skóra, tak, atmosfera. I... Atmosfera gorąca, słuchajcie, wiosna, lato. I tak powstał właśnie Ja, czyli On, z którym no, jeżdżę co jakiś czas po Polsce, gdzieś gram. W Warszawie jeszcze nie było premiery, mam nadzieję, że może u was się uda. No takie właśnie mamy plany, że jak już panie ministrze odmrozi panu teatry, to stand-up zagości na naszych deskach i właśnie to będzie też stand-up Maćka. Tak, no, i ludzie fajnie odbierają, bo przychodzą, przyznaję, przychodzi dość duża część starszych osób, którzy pamiętają plebanie. Dziwią się wtedy, bo nie wiedzą, na co przyszli. Różne sytuacje śmieszne z tego tytułu się zdarzają, ale też przychodzi młodzież i mam dość fajny odbiór. I na pewno trochę się to różni od tego typowego polskiego stand-upu typu Lotek i tak, i reszta chłopaków, bo jest to autorski mój trochę o aktorstwie, o życiu. Przyjdźcie, zobaczcie. Już zapraszamy was na stand-up Maćka do Teatru Druga Strefa. Maćku, no jest okres pandemii, nie możemy pracować. My trochę dzisiaj, że tak powiem, za blisko siebie siedzimy. Łamiemy prawo. Łamiemy prawo, czyli reżim sanitarny, ale słuchajcie, jesteśmy zdrowi.
nic nam nie jest i tylko dlatego sobie na to pozwoliliśmy. Tak. Przed wejściem do naszego studia zdezynfekowaliśmy ręce, zdjęliśmy maseczki i dlatego sobie tak swobodnie rozmawiamy. No właśnie, okres pandemii, bo grasz też w spektaklach po całej Polsce, wszystkie spektakle są odwołane. Tak. Nie wiemy, kiedy wrócimy do pracy. Stand-upu nie możemy póki co pokazać, ale pokażemy, jak tylko będzie można. I wróciłeś do zawodu, który z tego, co mi powiedziałeś, przed wejściem do studia uprawiałeś, jak miałeś lat 19? Tak, ja w ogóle zacząłem wcześniej pracować w swoim życiu, bo już w drugiej klasie liceum pracowałem, będąc no, wózkarzem na czwartą godzinę. W nocy szedłem do zakładu w Marchlewskiego, teraz w Łodzi jest tam manufaktura piękna. I pchałem wózek, żeby zarobić na książki. Ale w wieku 19 lat tak zacząłem pracować w ochronie, w agencji ochrony. Cały okres studiów, kiedy studiowałem, ponieważ no, musiałem sobie jakoś poradzić, nie miałem pomocy rodziców, pracowałem też w ochronie. I teraz, no, jak ta pandemia się zaczęła, to przerażenie mnie ogarnęło, naprawdę, bo szukałem pracy, słuchajcie. Tekstu A4 uczę się w 15 minut na pamięć, ale nie umiem języków. No nie umiem. Mhm. Okazało się, że wszystkie te ogłoszenia o pracę, które przejrzałem, to albo trzeba znać płynnie angielski, jak i jeszcze inny język, albo trzeba mieć doświadczenie na stanowisku. Mhm. Więc zostało mi rozwożenie paczek i takich innych, ale mam syna, który muszę się zajmować, więc nie mogę go samego zostawiać, więc dupa blada. No i dzięki, że tak powiem, pomocnej dłoni Agencji Ochrony Pogoń zostałem ochroniarzem. Pracuję jako ochrona w apartamentowcu na Wilanowie. Mam dyżury 24 na dobę, później mam 48 godzin wolne. Ale dzięki temu zarabiam na chleb, słuchajcie, no coś trzeba robić, no po prostu. Mhm. Bo to nie wiadomo, kiedy to się skończy i no... No kicha, po prostu kicha, ale no trzeba po prostu pracować. Wiem, że wielu kolegów naszych przecież jest w podobnej sytuacji i rozmawiam z niektórymi, no też od 2 miesięcy nie zarobili złotówki, to co Maciej Sztur tam napisał, ludzie tam hejtowali. No taka jest prawda, słuchajcie, my w naszej branży w tym momencie od 2 miesięcy ja nie zarobiłem złotówki i nie zarobię jeszcze, dopóki łaskawie rząd czegoś nie zrobi, nie odblokuje nas i nie będziemy mogli znów wrócić do grania. A jak to, jak ten twój powrót do pracy, że tak powiem, że przypomniało się coś z tego pierwszego okresu pracy w ochronie, czym to się może różni? Minęło ileś tam lat, nie mówmy ile, ale minęło ileś tam minęło lat. Minęło masę. Nie, słuchajcie, mam wrażenie, że trochę tutaj jakby historia zatoczyła koło, bo zaczynałem, pierwszą moją pracą była praca w ochronie. Mam nadzieję, że to nie jest jednak zamknięcie się, że za chwilę, nie wiem, zejdę z tego świata i że to nie jest moja ostatnia praca. Liczę na to, że wrócę na deski i będę miał tę niesamowitą przyjemność bawić i wzruszać ludzi. No zmieniło się dużo. Teraz postęp technologiczny jest taki, że tam są monitory, są kamery. Za moich czasów to się chodziło, robiło. Teraz siedzę, mam 3 monitory i 16 kamer na każdym i po prostu człowiek się wpatruje, daje sygnał, dzwoni cały czas, więc to się zmieniło potwornie. Nie zmieniło się to, że człowiek siedzi i... No, ciekawe jest to, że ja zawsze każdą pracę wykonywałem z jakimś takim zaangażowaniem, że ja naprawdę patrzę w ten monitor, obserwuję i staram się tam reagować. No. Natomiast, no tak, pierwsza służba 24 godziny zaowocowała takimi no, wspomnieniami do okresu dzieciństwa, trochę gorzkimi, bo to nie jest moja wina, to jest wina niestety koronawirusa, ale pierwszej nocy siedziałem i mówię, kurde, minęło tyle lat, mam 50 lat i jestem w tym samym miejscu. I mówię, kurde, to strasznie smutne, nic nie osiągnąłeś. Na szczęście po chwili głos rozsądku doszedł, nie stary, to ty osiągnąłeś, tylko po prostu no, nagle ta pandemia spowodowała, że wszystko się przewartościowało, wszystko się przewróciło do góry nogami i dobrze, że walczysz, że się nie dajesz. Ale pierwsza noc była smutna, tak, to przyznaję. Ale też z tej pracy, że tak powiem, to aktorstwo cały czas u ciebie zostało, bo zacząłeś wypuszczać w internecie krótkie filmiki. Tak. Ile odcinków planujesz? Czy w ogóle planujesz? Czy to jest po prostu spontaniczny rzut na taśmę? I... No, ja pierwszy odcinek kręciłem zafascynowany filmem Dom z papieru, tą muzyką Bella Ciao. Poprzedziłem go jakimś wstępem, bo przyznaję, że jak ta pandemia wybuchła, to jest... To, co nam powiedziałem w odcinku, to jest szczere. Ja przez miesiąc patrzyłem w sufit. Naprawdę. Ja po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Leciał sobie film, którego nie oglądałem, a ja nie wiedziałem, co robić. I w pierwszym odcinku daję temu wyraz, mówię szczerze, że nie było mnie w mediach społecznościowych nic.
I napisałem jakiś tekst o mojej tęsknocie do tego, żeby wrócić do zawodu aktora i w pierwszym odcinku ta piosenka poszła i to nie było planowane, że ja to będę cyklicznie robił. Aha. Natomiast odbiór pierwszego odcinka zaskoczył mnie, bo tam było, nie wiem, chyba 2,5 tysiąca wyświetleń, komentarzy dużo, udostępnień, ale przede wszystkim pisali do mnie ludzie, których nie mam znajomych na fejsie. Ktoś tam napisał, że to jest najlepszy filmik w okresie pandemii, w ogóle... Ale ludzie piszą, że to im daje energię, że coś tam, mówię, kurde, dobra, zrobię drugi. No drugi był trochę inny, bo radosna twórczość Bałucka, Limeryk, o nocnym stróżu. Trzeci, słuchajcie, będzie w poniedziałek najbliższy, już jest pomysł. I postanowiłem to robić cyklicznie, bo gdzieś tam, no, koledzy czytają bajki i tak dalej. I ja staram się tak, założyłem, że raz na tydzień będę coś takiego wypuszczał. W zależności, jeśli weny starczy, żeby coś śmiesznego zrobić. Bo gdzieś tam, no, fajnie, no, jakaś tam strona na Facebooku Planeta Dobrej Energii, która wspiera ludzi, w Katowicach jest taka fundacja, napisali do mnie, czy mogą udostępniać u siebie, no gdzieś tam widzę, że kurde, ja to robiłem, słuchajcie, dla siebie, nie po to, żeby was bawić, tylko, że siedząc w tej pracy staram się wykorzystać ten czas, te 24 godziny wpatrywania się w monitory, żeby coś robić, a tu się okazuje, że to daje ludziom śmiech i to dobre, że nie gramy w okresie pandemii, a jednak można coś jednak ludziom dalej dać. Nawet jeżeli ktoś to zhejtuje, ktoś się uśmiechnie, nawet przez chwilę, więc postanowiłem to robić jakby cyklicznie. No i fajnie, posłuchajcie, no dzięki temu, że mamy internet, możemy być z wami, możemy się z wami spotykać, możemy robić takie filmiki, tak, jak robi Maciek, możemy czytać bajki, możemy wam opowiadać różne rzeczy. Maćku, to co, zapraszamy na stand-up. Słuchajcie, mój stand-up, premiera będzie miała miejsce tutaj, w Teatrze Druga Strefa i no i was zapraszam serdecznie. No mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej się to zdarzy. Ja, czyli on, w Teatrze Druga Strefa, zapraszam gorąco. Zapraszamy gorąco. Maćku, dziękuję ci za rozmowę i do zobaczenia na dechach w drugiej strefie. Tak jest. Cześć.